Teraz nagle znaleźliśmy się wśród drzew, pośrodku Manhattanu, ale to nie jest Central Park, to gdzie my teraz jesteśmy? Jesteśmy na 9/11 Memorial, czyli tak zwany pomnik tego strasznego dnia, czyli 11 września 2001. Byłaś wtedy w Ameryce? Byłaś w Nowym Jorku? Nie, byłam w Polsce, nawet pamiętam, gdzie byłam. Mój tata jeszcze żył, bo mój tata zmarł w grudniu tego roku strasznego właśnie. I pamiętam, jak się stało. To było jakiś horror. I tutaj jest ten niesamowity pomnik, na którym widać wszystkie imiona ludzi, którzy zginęli. W wyniku ataku terrorystów, którzy uprowadzili dwa samoloty pasażerskie, by roztrzaskać je o World Trade Center, życie straciło 2996 osób, w tym 6 Polaków. A dwie wieże, architektoniczna chluba Nowego Jorku, zniknęły z powierzchni ziemi. Obecny, jak to się stało, to on stał, patrzył na tą całą kuriozalną, jakąś dziwną sytuację i myślał, nikt wtedy normalnie nie myśli, myślał, kręcą film, na pewno. Mhm. Po czym ludzie zaczęli krzyczeć, spadać z tych okien, wyskakiwać z tych okien. No i akurat on był z inżynierem, który jest, zna się na wszystkich tych konstrukcjach i powiedział, ta wieża zaraz spadnie. I to się stało i oni na jego oczach ta pierwsza wieża się zawaliła. Niesamowite jest to miejsce, naprawdę, aż mam ciarki na plecach. Patrzysz po prostu, wiesz, na wyrwę w centrum wielkiego miasta. Tak jak wiesz, na ciało z wyrwanym sercem, nie? Ta otwarta klatka piersiowa i ktoś to po prostu wyjął, nie? Dziura. Dziura, po prostu tak. Dziura. Pomnik dziury, ale dziury ważne emocjonalnie chyba dla wszystkich, i którzy to tu mieszkają. Dziura, której nie widzisz, jak daleko ona idzie też. To jest coś tak ważnego w sercach Nowojorczyków i w ogóle na Stanów Zjednoczonych. To było. Nie było takich katastrof i to była jedna z większych katastrof, która uderzyła w Stany. Myśleli też czuć, że nie są nieśmiertelni, że mimo, że są obywatelami największego mocarstwa na świecie i mieszkają w największym mieście tego mocarstwa, to w każdej chwili może ich coś tragicznego dosięgnąć. Dokładnie.